mówisz, że lubisz kwiaty, powiedział wszechświat do ciebie. Proszę zatem bardzo, w prezencie dostajesz narcyza. I chciałabym, aby to było zabawne, ale wcale takie nie jest. Nikt się narcyzem nie rodzi, nikt nie rodzi się też z innymi zaburzeniami. A jednak w toku doświadczeń, procesu wychowania i edukacji dochodzi do wykształcenia dysfunkcji, które rujnują relacje, przyprawiają zawrót głowy, doprowadzają na skraj rozpaczy. Jedną z takich dysfunkcji jest właśnie narcyzm. Okrutna, bezlitosna i bezkompromisowa forma przemocy, jakiej takie jednostki się dopuszczają, kwitnie nie tylko w relacjach osobistych czy romantycznych, ale w naszych firmach i zespołach. I jedna taka jednostka potrafi wszystko schrzanić. Co to właściwie jest narcyzm? Czym jest zdrowa organizacja, a czym charakteryzuje się narcystyczna kultura organizacyjna? Na te pytania w dzisiejszym odcinku podcastu Mindset Szefa. I uwaga, to tylko mała zapowiedź tego, co będzie się działo już w poniedziałek 14 października na spotkaniu otwartym na Zoom. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka. Posłuchaj, a zaraz potem zapisz się na spotkanie dla dojrzałych szefów. Zapraszam Cię serdecznie, Monika Ryszko. Podsumowałam tematy, które najczęściej pojawiają się w trakcie mojej pracy z klientami indywidualnymi, w trakcie wszystkich edycji Akademii Mindset Szefa oraz z firmami, z którymi zdarza mi się prowadzić procesy rozwojowe. W każdej firmie, jeśli jest coś, w każdej firmie, w każdej relacji jest, jeśli jest coś, co można doskonalić zawsze i na każdym poziomie, to jest to oczywiście komunikacja. Tylko to za mało i w ogóle nie rozwiązuje głównego tematu, kłopotu, z jakimi mierzą się i szefowie, i współpracownicy, czyli relacje. Zatrważa mnie brak wiedzy psychologicznej. Naprawdę zatrważa mnie brak wiedzy psychologicznej, jaki jest na poziomie naszego managementu. A jeszcze bardziej przeraża to, jak niewiele osób poważnie traktuje fakt, że bez pracy własnej nie da się budować dojrzałych relacji. A co rozumiem przez pracę własną? Rozwój samoświadomości, poznawanie siebie, swoich nieświadomych wzorców, mechanizmów i schematów, bo każdy je ma. To one są przyczyną sukcesów lub porażek w relacjach i zasadniczo w całym życiu. A mówię o tym, bo właśnie relacje pojawiają się najczęściej jako temat do pracy, który poruszają moi klienci. A już w ogóle w ostatnim roku na czoło wysunął się obszar dysfunkcyjnych, a wręcz toksycznych relacji i tego, jak z potencjalnie dobrej współpracy można koncertowo spieprzyć każdy rezultat. Określenie toksyczne niesie ze sobą bardzo duży ciężar i staram się go używać z rozwagą, aczkolwiek czasami trudno. Dysfunkcyjne czy niewłaściwe zachowania szefów lub współpracowników mogą zatruć nie tylko nasze życie zawodowe, ale i prywatne. Dlatego postanowiłam w najbliższych odcinkach podcastu przybliżyć temat zaburzeń, dysfunkcji i innych radosnych tematów, które zatruwają zespoły, firmy i ludzkie życie. A że narcyzów Ci u nas dostatek, to tych biorę na pierwszy ogień. Czym w ogóle jest narcyzm? No cóż, przeczytałam o tym mnóstwo książek i to z racji wykonywanego zawodu, ale również po to, by z takimi przypadłościami pracować, gdy trafią już do mojego online'owego gabinetu. Tylko wiesz co, jeśli narcyz trafia na terapię, to mówię, że to albo jest cud, albo wyrok sądu, gdyż ponieważ narcyz sam z siebie nigdy nie uzna, że coś z nim jest nie tak. Może zrobi to, by uwieść, by zaimponować, by coś ugrać, na chwilę oszukać, zmylić przeciwnika i nawet jeśli już trafi do terapeuty, to co z takich spotkań wyniesie, to co najwyżej kolejne techniki manipulacji innymi. I tu w zasadzie mogłabym postawić kropkę, dając Ci jasno do zrozumienia, że z takimi nie ma co rozmawiać, bo im dłużej żyję i pracuję, tym bardziej dochodzę do wniosku, że tego się nie leczy, tylko z takiej relacji zawija nogi za pas i czym prędzej ucieka. No więc, czy to znaczy, że w ogóle z tym nie pracuję? Pracuję, ale głównie z ofiarami narcyzów, bo wygrzebanie się z takiej relacji, po takiej relacji, jest trudne, bolesne i często okupione wstydem, poczuciem niższości i nierzadko osobistymi dramatami. No dobra, to kilka cech, żeby dać Ci szybki pogląd na to, czemu narcyz działa tak jak działa, choć myślę, że nie jest to temat zupełnie Tobie obcy, zwłaszcza jeżeli ten tytuł tego odcinka przykuł Twoją uwagę.
No więc uwaga, przede wszystkim narcyzm to jest mechanizm, to jest cecha osobowości, to jest sposób przeżywania, który powstaje na skutek traumy, jakiegoś tragicznego doświadczenia, jakiegoś wstydu doświadczanego w sposób permanentny w dzieciństwie. Uwaga, to nie jest osoba, to jest cecha osobowości. No i taka osoba, która doświadcza jakiegoś poczucia odrzucenia, poczucia braku prawa do życia i tego typu doświadczeń w relacjach z najbliższymi, wykształca mechanizmy obronne. Tylko uwaga, dlaczego? Mimo że większość z nas doświadczyła i traumy, i wstydu, to tylko u niektórych skutkuje to skrajnym i niszczycielskim narcyzmem. I tu ponownie zapraszam Cię na spotkanie otwarte 14 października, bo będzie o tym, jak takiego narcyza wychować, czyli jak to się robi, że tacy po świecie chodzą. Niemniej narcyz, poniżając innych i wywyższając kompletnie nieadekwatnie i bezwiednie samego siebie, kompensuje sobie wstyd i autonienawiść. W głębi zakamarków nieświadomości taka osoba nienawidzi siebie. Nie mówię, żeby ich usprawiedliwiać, tylko po to, żebyś zrozumiał, że to jest tak głębokie, że nie ma co próbować zmieniać szefa czy współpracownika, a nawet osoby bliskiej, której powiesz, że ty ją uleczysz, ty ją uzdrowisz, ty jej dasz tyle miłości, że będzie szczęśliwa. No nie, tak to nie działa. Narcyz po prostu nie doświadcza miłości, a już na pewno nie doświadcza nadmiaru miłości własnej. To jest fikcja, w którą uwierzyliśmy na lekcjach języka polskiego, ucząc się mitów. Narcyz doświadcza niewyobrażalnego deficytu. Tam jest po prostu pusto. Tam się nie ma o co zahaczyć. Nie ma uczuć, nie ma empatii. Koniec, kropka. Narcyz nie może pokochać ani siebie, ani innych. I gdyby potrafił to zrobić, gdyby potrafił doświadczać miłości, mógłby porzucić swoją iluzję i uzależnienie od tego udowadniania własnej wartości poprzez upokarzanie innych. No a nie znam narcyza, jeśli znasz, to chętnie poznam, który by to zrobił, który by się zastanowił, przeanalizował, miałby takiego wewnętrznego obserwatora, który by mu kazał pomyśleć, kurczę, może można coś zrobić inaczej. Nie, to nie występuje w narcystycznej naturze. Narcyzm to uciekanie od tego, w co taka osoba wierzy, a w co wierzy, że jest, czyli kompletnie niczym. Ucieczka od tego pozwala wierzyć, udawać coś, co nie jest prawdą, czyli tworzy się takie fałszywe self, narcystce bardzo wierzyć w to, że jest doskonały, że jest idealny, że jest lepszy od innych, bo w otchłani nieświadomości naprawdę czuje się jak na G i O na końcu. No. Więc robiąc wszystko, żeby tego nie czuć, będzie się starał przerzucić to na innych. Narcyz myśli, że jest wyjątkowy i unikalny, lepszy niż inni. I uwaga, może być rozumiany tylko przez wyjątkowych ludzi. Dlatego wysyła Ci wprost komunikat. Nie rozumiesz mnie, bo nie jesteś wyjątkowy, wyjątkowa, a tylko wyjątkowi ludzie mogą mnie zrozumieć, mogą doświadczać mojej wielkości. No i taki szef czy współpracownik będzie gardził zwyczajnością, prostolinijnością, będzie otaczał się prominentami, którzy służą mu do umacniania fałszywego self. Narcyz myśli oczywiście, że jest ważniejszy, mądrzejszy, no i wyolbrzymia swoje osiągnięcia i oczekuje uznania, że na pewno jest lepszy niż Ty. Sukces takiej osoby będzie zawsze większy niż Twój, nawet jeśli fakty jawnie temu przeczą. W swojej fantazji niestety narcyz żyje tym, jak jest, jakie będą dni pełne chwały, sukcesów, osiągnięć, snuje fantazje i czaruje nierealnymi wizjami, uwodząc i obiecując Ci złote góry, które z reguły okazują się hałdą śmieci. Narcyz odczuwa głód uznania, podziwiania, wielbienia, potwierdzania i okej, tu można by było powiedzieć, no w sumie każdy czasem tego potrzebuje i to jest zdrowe. Kłopot w tym, że narcyz potrzebuje tego cały czas. To, co jest zabawne, to to, że narcyz myśli, że wszyscy są zazdrośni o to, jaki jest wspaniały. I uwaga, faktycznie zdarza nam się wielbić takiego narcyza, bo wydaje się taki doskonały, idealny, czarujący, tylko że on naprawdę w to wierzy i dla wizerunku zrobi wszystko. I tu zaczyna się kłopot, bo wszystko rozgrywa się o wizerunek. W środku czuje się obrzydliwie, ale nigdy do tego się nie przyzna, więc stawiają wszystko na wizerunek i to, jak są widziani. Współpracownicy są jak broszka, firma, w której pracuje, jest jak potwierdzenie jego wartości.
Wizerunek ma jeszcze jedną konsekwencję. Narcyz dramatycznie stara się kontrolować, co i jak inni o nim myślą. I oczywiście najpierw będzie kontrolował Ciebie. A jeśli nie będzie mógł Ciebie już kontrolować, bo się obudzisz, zderzą Ci się dwie kuleczki, ockniesz się i stwierdzisz, że to jest chora relacja i odejdziesz, to kiedy nie będzie mógł kontrolować Ciebie, to będzie kontrolował to, co inni myślą o Tobie. Czyli plotki na Twój temat, oszczerstwa, a wręcz jawne kłamstwa dla wybielenia siebie i poniżenia Ciebie. Na początku, uwaga, bo to jest cała tajemnica relacji narcystycznych, kiedy w nie wpadasz, a potem to już tylko równia pochyła, na początku narcyz wydaje się bardzo troskliwy. A troskliwy, czarujący, uwodzący. Z czasem jednak okazuje się, że tam nie ma żadnej empatii i nie ma dbania o niczyje potrzeby ani emocje. To Ty masz dbać o jego emocje, to Ty masz dbać o jego dobre samopoczucie, Ty dajesz, a on tylko bierze i ciągle mu mało. No i są podwójne standardy. Ciebie obejmują zasady, ale niego już nie. Więc on będzie znał na przykład Twoje zarobki, Twoje rozmowy, Twoje wyniki, sukcesy, ale Ty o nim się nigdy nic nie dowiesz. Narcyz manipuluje Tobą, by realizować swoje potrzeby. I będę to powtarzała do znudzenia. Narcyz nie umie kochać, narcyz umie wykorzystywać ludzi. Jeżeli czujesz się taki zaopiekowany, bądź zadaje tak dużo pytań, tak czujesz się, że takie zainteresowanie Tobą, to uwaga, narcyz zbiera informacje, bo zainteresowanie Tobą ma służyć liście rzeczy, stworzeniu listy rzeczy, które potem będzie uderzał i ranił i uzyskiwał przewagę. Będą najmilszymi osobami na świecie tak długo, jak dostają to, czego chcą, czyli uznanie i uwielbienie. No i myślę, że tyle na ten moment wystarczy, aby dać Ci wyobrażenie o tym, jak taka osoba działa. Na pewno też już pojawiły Ci się w myślach konkretne osoby, które do tego opisu pasują. No i taki koleś czy taka kolesiuwa zatrudnia się w Twojej firmie albo nie daj Boże jest Twoim szefem i robi się toksyczny zespół, a nawet cała firma. A ponieważ to początek serii o dysfunkcjach i innych psychopatiach, to dla przeciwwagi do opisu narcyza zatrzymajmy się na cechach zdrowej organizacji. No i uwaga, po pierwsze w zdrowym systemie, firmie czy zespole, gdzie może nie jest idealnie, bo ideały nie istnieją, to lider, szef, współpracownicy doceniają siebie nawzajem i wspierają każdego bez wzajemnego wykorzystywania się czy eksploatowania. Jeśli czujesz nierówne traktowanie, poniżanie, wykorzystywanie, to wiedz, że w narcystycznym stylu zarządzania tylko niektórzy dostępują zaszczytów i są to ci, którzy przyklaskują narcyzowi, bo ten musi mieć widownię, tylko on ma dobrze wyglądać. Po drugie, w zdrowej organizacji, jak w każdej zdrowej relacji, ceni się szczerość. Uwielbiam, kiedy moi klienci zaczynają w swoich firmach stosować świętą trójcę Bajreszko, czyli cele, liczby, fakty. Cele, liczby, fakty wykurzą i ujawnią każdego narcyza, który dba tylko o wizerunek, a nie rezultaty. W zdrowym zespole pyta się co, a nie kto. Pyta się co się wydarzyło, a nie kto zawinił. Unika się iluzji. Narcyz wini wszystkich i wszystko i nie ma mowy o szczerości, bo przecież on całe życie buduje swoje fałszywe self, sztuczny wizerunek. Po trzecie, zdrowy człowiek, tym samym zdrowy zespół czy firma, doświadcza czegoś, co się nazywa chęcią rozwoju, chęcią wyzwań i widzenia rzeczy z różnych perspektyw. Dąży się, najkrócej mówiąc, do tego, aby stawać się lepszym, szczęśliwszym, pełniejszym. W narcystycznej kulturze organizacji dominuje lęk. Strach mówić prawdę, ludzie nie mogą mówić prawdy. Narcyz chce, żeby rzeczy się nie zmieniały. Mają zostać takie same, jakie są i pod jego pełną kontrolą. Ujawnianie swoich pomysłów grozi ostracyzmem albo wręcz publicznym linczem, na przykład na zebraniu, bo kara za samodzielne myślenie jest wtedy surowsza i jest przestrogą dla innych obecnych, by nie odważyli się sprzeciwiać. I po czwarte, ewaluacja, czyli to, o czym mówię najczęściej, monitorowanie postępów, obserwacja siebie, no ale też monitorowanie właśnie stylu przywództwa, jak to jest robione, jaka ta funkcja przywódcza jest. To, że jestem przeciwnikiem ocen okresowych, to mówię głośno i od dawna, ale od ręki wyrzuciłabym każdy system ocen czy rozmów okresowych, któremu podlegają tylko pracownicy bez wglądu w funkcję przywódczą.
No ale narcyz nie chce żadnej ewaluacji, żadnego feedbacku, żadnej analizy, bo przecież on jest doskonały. A jak już wcześniej mówiłam, musi w to wierzyć bezgranicznie, bo inaczej by się rozpadł. I uwaga, naprawdę by się rozpadł, gdyż tam, jak powiedziałam, jest pusto. No. I oczywiście są różne stadia narcyzmu. A stadia... No właśnie. No bo skoro już się zabieram publicznie za ten temat, albo na Akademii Mindset Szefa, czy na grupach terapeutycznych, które prowadzę, czy w pracy indywidualnej, ten temat jest wałkowany. I to bardzo intensywnie, ale publicznie mówię pierwszy raz na ten temat, to chcę zaznaczyć, że uwaga, każdy z nas jest trochę narcystyczny. Każdy. I okej. Do momentu, kiedy autorefleksja działa i potrafimy uznać własną niedoskonałość przy szacunku do własnego jestestwa. Innymi słowy, to, że czasem coś nie wyjdzie, albo nie każdy jest zachwycony tym, co mówisz, czy robisz, nie warunkuje Twojego dobrego samopoczucia czy poczucia wartości. Kłopot w tym, że system edukacji i niestety proces wychowawczy poharatał tak wielu z nas, że lgniemy do tych narcyzów, którzy właśnie na początku są tak czarujący, że bez stabilnej samooceny trudno nie ulec. Naprawdę, najgorsze jest chyba to, że narcyz jest uwodzący i urzekający do granic możliwości. Na początku naprawdę czujesz się wyjątkowo. Otacza cię taką uwagą, masz wrażenie, że złapałeś Boga za nogi. Tylko potem jakoś dziwnie, krok po kroku, relacja się odwraca i nie wiesz kiedy, z uwielbianego stajesz się poddanym bez prawa do własnego zdania. Jeśli doświadczyłeś kiedyś uczucia, że to, co słyszałeś od szefa czy współpracownika, jest tak cudowne i brzmi tak fantastycznie, że brzmi jak bajka, to uważaj, bo najprawdopodobniej jest bajką. I jeśli w nią uwierzysz, to koszty wyjścia z takiej relacji są dużo wyższe niż ewentualne korzyści z niej wynikające. No i teraz ciekawa jestem, bo jeśli słucha tego jakiś narcyz, to myślę, że może się włączyć poczucie oczywiście niezrozumienia, a nawet wręcz poczucie krzywdy, bo narcyz doskonale wchodzi też w rolę ofiary, ojojoj. Czym również urzeka. I jeśli trafi na empatę, to ten będzie starał się mu pomóc, wkraczając tym samym na równie pochyłą. Konsekwencje takiej narcystycznej toksyny, bo inaczej tego nie nazwę, są autentycznie przerażające. To, jak poważne będą konsekwencje tych zaburzonych zachowań, zależy od tego, jak szybko je dostrzeżesz i co wówczas zrobisz. Czemu zatem ciągniemy do narcyzów, a potem liżemy rany? Kogo przyciąga narcyz? Na te i inne pytania odpowiemy sobie już 14 października na otwartym spotkaniu na Zoom. Bo tu właśnie zaczyna się Twoja praca, czyli Twój własny rozwój i budowanie adekwatnej samooceny, by żaden narcyz, ani inny psycho czy socjopata nie mógł Cię dosięgnąć, bo tylko świadomy swojej wartości człowiek nie da się nabrać na sztuczki, gierki i fałszywe, uwodzące self-narcyza. Jak to zrobić? Bądź ze mną 14 października o 20. Zapisz się już teraz na www.monikareszko.com/spotkania-zoom. Do zobaczenia i dziękuję, że wysłuchałaś do końca. Jeśli masz pytania, chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, zostaw komentarz, czytam wszystkie osobiście. Do usłyszenia w następnym odcinku.